Cześć, witajcie na moim kanale. W nowym filmie zapraszam nowych, jak i starych subskrybentów do kolejnego mojego filmu. Tym razem będzie to recenzja. Recenzja dwóch masek, jakie otrzymałam już jakiś miesiąc temu do przetestowania. Odezwała się do mnie pani z pewnego sklepu internetowego. No i zaproponowała mi, czy nie chciałabym sobie przetestować masek do włosów z Elbiotyki z serii Biowax Glamour. Ja się zgodziłam z tego względu, że akurat byłam na kupnie maski do włosów, więc przy okazji mogłam sobie po prostu coś przetestować. Wybrałam sobie dwie, ponieważ wybrałam jedną, później pani powiedziała, żebym wybrała sobie drugą w ramach takiego porównania, wypróbowania. No i wybrałam sobie maskę Biowax Orchid i Biowax Caviar. Dwie takie maseczki. Ja często widziałam gdzieś tam na blogach, gdzieś mi się na Facebooku przewijała się ta czarna maska, że jest bardzo fajna, każdy ją zachwalał i tak dalej. Jest to nowość ogólnie z Elbiotyki. W skład z tej serii Glamour wchodzi 5 masek. Dodatkowo jeszcze w skład tych 5 masek z tej serii Gold wchodzi jeszcze maska Diamond, Pearl i Gold chyba, o ile się nie mylę, tak, Gold. No i ja sobie wybrałam tutaj i tą różową, i tą czarną. Koszt tych masek to jest prawie 18 zł za pojemność. Słuchajcie, tej maseczki jest tutaj 125 ml, czyli nie za dużo. Myślę, że dosyć mało, jeżeli chodzi o maskę do włosów. Koszt 18 zł, no... Za to może bym jeszcze dała, ta za specjalnie mnie nie powaliła. No i pierwszą maskę, jaką sobie zaczęłam używać, to była właśnie ta maska Orchid i ona to jest maska regenerująca, intensywnie regenerująca. Oczywiście maski nakładamy na wilgotne włosy, trzymamy 5-10 minut, po czym bardzo dokładnie trzeba spłukać, żeby włosy nie były przeciążone, takie wiecie, tłuste u nasady. No i ja zaczęłam używać pierwszą tą maskę Biowax Orchid, intensywnie regenerująca maska. Producent nam tutaj obiecuje wyjątkowo miękkie, intensywnie zregenerowane włosy, nawilżone, odżywione, piękno i zjawiskowy blask. I muszę Wam powiedzieć, że na tej masce osobiście się zawiodłam. Na moje włosy ona kompletnie nic nie robiła. Ja ją użyłam chyba 4 razy, za każdym razem było tak samo. Bardzo mi się to podoba, że ona ma, te maski mają taką fajną konsystencję, taką fajną kremową. Każda z tych masek zawiera w sobie takie jakieś minimalne drobinki. Możecie zobaczyć, tak wygląda moja. O, w ten sposób. Zapach tych masek jest przerewelacyjny. No niestety ta różowa maska kompletnie mi się nie spisała. Ona kompletnie nic z moimi włosami nie robiła. Były takie suche, takie patyki. No nie wiem, widzicie, maska masce nierówna i pomimo tego, że ja dostałam ten przedmiot, ten kosmetyk za darmo, kompletny bubel uważam tą maskę, mi się na moich włosach nie sprawdziła. Później pytałam się kilku dziewczyn, koleżanek, wiem, że jednej z moich koleżanek ta maska się naprawdę bardzo fajnie spisuje, więc tutaj nie ma reguły, mi się osobiście ona nie spisała, dlatego specjalnie na temat tej maski się nie będę rozwodzić. Dajcie znać, czy znacie akurat tą maskę, czy używałyście i czy może ta maska właśnie Wam się spisuje. Za to maska, która podbiła moje serce zarówno jak i działaniem, jak i zapachem, to jest ta czarna maska Caviar, intensywnie regenerująca maseczka do włosów i ona ma tutaj nam troszeczkę jakieś tam inne działanie. Tutaj ta maska ma za zadanie dogłębne nawilżenie naszych włosów, ochrony naszego koloru, ochrony przed fotostarzeniem, czyli tym bardziej myślę, że teraz tak na lato bardzo fajnie ta maska będzie działać, będzie chronić nasze włosy przed promieniami słonecznymi. Ma maska dawać nam gładkość włosów, włosy mają być gładkie, delikatne i miękkie, tak obiecuje nam producent. I ja muszę Wam powiedzieć, że to jest maska, która mi się naprawdę bardzo fajnie spisuje. Mogłaby być troszeczkę większa, ponieważ ja z reguły nakładam dosyć dużą ilość masek na włosy. Ta maska również ma w sobie takie małe drobinki, tym razem są to takie czarne, malutkie drobinki. Muszę Wam powiedzieć, że gdzieś tu jest taki połysk, taki jakiś pozłacany pyłek, coś ona ma w sobie w środku, ponieważ tutaj jak mi się osadza ta maska na tym wieczku, to widać złoto. Bardzo fajnie nawilża włosy, wygładza, włosy są takie miłe, milutkie w dotyku, błyszczące, lekkie, delikatne. Ta maska mi się jak najbardziej sprawdza. Te maski możecie dostać w sklepie internetowym
Beauty, linka na dole Wam zostawię. Ja właśnie z tego sklepu dostałam właśnie te maski. No i tak jak mówię, ta maska czarna mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, także cieszę się, że miałam możliwość jej przetestowania. Jeżeli miałabym wybierać, którą miałabym kupić, to na pewno byłaby ta czarna. Ta czarna mi się dużo lepiej sprawdza i teraz już rozumiem zachwyt na temat tej maski gdzieś tam wśród blogosfery, bo dosyć często ona ostatnio, jakiś czas temu, często ją widziałam właśnie tą czarną. Ona bardzo fajnie się spisywała. To jest maseczka do każdego rodzaju włosów, także myślę, że jak macie niefarbowane włosy, ta maska spowoduje, że wasze włosy będą takie pięknie błyszczące, lekkie i miłe w dotyku, delikatne. Ona absolutnie nie obciąża włosów, tylko pamiętajcie, że każdą maskę, niezależnie maskę czy odżywkę, musicie bardzo dobrze spłukać u nasady głowy. Mi się chyba dwa razy w moim życiu zdarzyło tak, że nie domyłam właśnie maski dobrze, tak jak powinnam, i u skóry, u nasady były włosy takie tłuste, jakby takie obciążone. Nieładnie to wyglądało. Nie, tą maskę bardzo lubię, a zapach ma po prostu boski. Słuchajcie, to jest taki troszeczkę podlatuje pod taki męski zapach. Ja bardzo lubię kosmetyki, toniki, balsamy, żele, gdzie jest wyczuwalna taka nuta takiego jakiegoś męskiego, mocnego, intensywnego zapachu. Piękny jest ten zapach, słuchajcie. No, cudowny. No, ale ta maska z Orchid nie za specjalnie mnie zachwyciła i resztkę tej maski dam po prostu mojej szwagierce czy też teściowej, bo tak jak mówię, te maski możecie dostać na stronie internetowej Beautique. Jest to nowość właśnie w Elbiotice. Bardzo fajnie się sprawdzają. No, ta czarna pobiła mnie na łopatki. Ta niestety jest do moich włosów nie za specjalnie. Także ja dziękuję za możliwość przetestowania tych dwóch maseczek. Teraz już wiem, że tą czarną mogę śmiało kupić, różową niekoniecznie. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko.